Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Two Point Campus. I cóż, dla tych, którzy kojarzą moje trochę starsze materiały z okresu, kiedy częściej mikrofon mi się psuł, to możecie kojarzyć coś takiego jak Two Point Hospital, który jest, najprościej mówiąc, remake'iem, remasterem, kontynuacją Tchemkos Hospital, czy raczej Tcheme Hospital, bardzo starej gierki o prowadzeniu szpitalów. Bardzo dziwnych szpitalów z nietypowymi przypadłościami. Na dziś mam zaszczyt i przyjemność prezentować wam za sprawą X-Klocks Gro Przepustki właśnie Two Point Campus, gdzie wcielimy się tym razem w rolę kogoś, kto będzie zarządzał kampusem uniwersyteckim oraz samą uczelnią. I nie ma co więcej mówić, rozpoczynamy dzisiaj rozgrywkę, która nie wiem, czy potrwa na całą serię, czy tylko na chwilę, ale na pewno, chociaż przez jakiś czas, będzie. Wybaczcie, że niestety ten filmik przeskipowałem, ale oczywiście domownicy nie dali mi, prywatności, przez co musiałem kliknąć przycisk od wyciszenia, który niestety pominął przy okazji, filmik. Ale mniejsza, witam cię w hrabstwie w Two Point, czyli tak samo jak też w szpitale. Nazywam się Albert Krank, twój osobisty doradca do usług. Mimo twojego braku doświadczenia na stanowisku administratora kampusu, Uniwersytet Fresh Lake zadać ci szansę się wykazać. Nie wiem, co to o nich mówi, ale darowanemu uniwersytetowi nie zagląda się w zęby, nie? Ruszajmy na błonia i zacznijmy budować twoje akademickie imperium. Okej. Ściągajmy, można przybliżać, oddalać inne takie rzeczy. Organizacje... Nie, Two Point. Akademia Gwiazdy i Klucza powraca. Czy Uniwersytet Gwiazdy i Klucza, ale nie będzie Akademia. Nie klucza, klucza. Klawiaturą proszę współpracować. Okej, Akademia Gwiazdy i Klucza. Tu niestety tego nie mogę zmienić nadal, bo wszelkie moje nazwy są zbyt długie dla Microsoftu, więc niestety muszę z tym dalej siedzieć i nie ma innej opcji, żeby zobaczyć to jeszcze raz, więc klikamy tu. I dobra, położony zamiast uniwersytet z niskimi wymaganiami i uroczym kanałem, idealne miejsce na rozpoczęcie kariery. No i po prostu zaczynamy, co tu dużo mówić, lecimy, zobaczymy co będzie. Łania we Fresh Lake. Podstawa zarządzania kampusem, tak, piękna ikonka. I tak, póki jeszcze pamiętam... Jeszcze telefon. A university is not something that one simply opens, like a savings account or a jar of pickles. Any self-respecting academic institution was doubtlessly opened long ago by dignified people who wore bowler hats and spoke via subtitle. The world is a creation of the past, and it is our job to keep it all going and try not to touch anything. Okej. Pierwszy dzień szkoły. Witam na błoniach, gdzie życie toczy się wolnym tempem, a oczekiwania są niefigurowane. Zamiejskie tereny Two Point to idealne miejsce na rozpoczęcie twojej kariery. Zdobywaj doświadczenie, popełniaj błędy i przyjmuj porażki z optymizmem. Informacje o kursie. Scjentografia, miejsce na kursie 10. Nie mogę informacji zrobić, ale okej. Okej, znowu są też takie dziwne ogłoszenia i teraz tak... Przypominajmy personelowi, że psy nie odżywiają się pracami domowymi. Okej. Na razie pozwólcie, że też właśnie zatrzymam, żeby móc spokojnie czytać i przygotowywać. Witaj na kampusie. Zanim z twojej uczelni zaczną wychodzić geniusze, musisz poznać podstawy zarządzania tym wszystkim. Spojrzyj się dookoła, tak. Ale nachyl? A, w ten sposób. Okej. Jej, świetnie.
Okej, na naszym kampusie wystartuje kurs scjentografii. Na początek zbudujmy laboratorium naukowe. Laboratorium naukowe, okej. 5 na 5 minimum. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. 5 na 6, bo czemu nie? W takim pięknym miejscu. Co tu jest jeszcze potrzebne? Maga drzwi. Zostawimy je tutaj. Tablica naukowa. Niech wisi tutaj. I aparatura naukowa. Ciekawe. W ogóle opisy są typowe. Też. Potrafię odmienić życie przypadkowego dozorcy. A tutaj. Jak to? Chcesz nią zrobić selfie? I drzwi. Tak, można tu postawić niby jeszcze jakieś inne rzeczy. Typu półki, tablice zwykłej. Wielnolistniki. Postawię oczywiście, bo nie można bez fikusa. I dobra, no i jest piękne. Dobra, zatrudnijmy nauczyciela, aby prowadził zajęcia. No tak, tak, tak. Jeden to jest. Steve Radome. Przemrdome. 10% na umiejętności nauczania. I teraz co my tu mamy? Opłaty rekrutacyjne, referencje bałaganiarz, czyli dużo za śmieci. Pijawka szybko robi się spragniony. Prędki, proszę szybciej niż większość i aportuję. Bierę. Wrócimy go tam. I tak, świetna robota, mamy już wszystko, czego potrzebujemy, by poprowadzić kurs scjentografii. Gdy się przygotujesz, wybierz rozpocznij rok, by przywitać nowych studentów. Dobra, rozpoczynamy i w sumie nie wiem co dalej powiedzieć. Będzie przebywałem na kampus. Nerwujesz się? Czemu to takie stresujące? Okej, patrzcie, lezo. Lezo ludzie. Tak samo brzydcy jak zazwyczaj. DJ Shorts on campus radio, keeping it short and keeping it sweet. On today's show, I'll be telling you the six ways to get the most out of your winter coat. But first, let's cook up something tasty in the music microwave. If you cannot handle the heat, what are you doing in my kitchen? Let's go! Now take it for Scientography. A, dobra, już idą. Już myślałem, że wiecie, coś zepsułem, ale dobra, idą. Pierwsze zajęcia, zobaczmy, co się może wydarzyć. Poza tym, że gada i pokazuje jakieś dziwne monedre wykresy. Tak samo niewyraźnie jak większość u mnie na studiach. A teraz ktoś idzie tutaj i uwaga, uwaga, uwaga. Jeden tutaj czymś się bawi, drugi bawi się w stukanie młotkiem, okej. A jeszcze kolejny bierze notatki. Robi. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, chyba nic nie zepsuli. Uczący się studenci zdobywają punkty doświadczenia, dzięki czemu podwyższają swój poziom akademicki. Okej. Okay. Patrz jaki fajny dym. Ładne, fajne, fajne. I teraz jeden strzela jakimś promieniem. Niebezpieczne. Może eksplodować. Drugi robi notatki. Okej. Okay. A, dobra, nie. Trójka to jest nie to, co chciałem, dwójka też nie to, co chciałem. Tak przyspieszać czas. Chyba będę musiał przyspieszać ręcznie, niestety. I znowu ktoś tam podgrzewa, inny jeszcze stuka młotkiem, a trzeci laserem. Wielce interesujące, nic się nie dzieje, rzecz jasna. Chyba to jakiś różowy glut. Pierwsze to, co oczywiście go żreć chcą. Nie, oczywiście. To najmądrzejsze, co można zrobić. Normalnie jakbym siostrę widział. God. Okej. Okay.
Okej. Dobra, dobra, teraz tak. Udało się! Studenci zaliczyli swoje pierwsze zajęcie. Niestety nie liczyli sobie zbyt dobrze. Część z nich nie mogła skoncentrować się z powodu niezaspokojonych potrzeb. Tak, studenci, których potrzeby są zaspokojone, będą bardziej zadowoleni, mniej rozkojarzeni, ogólnie rzecz biorąc, zdolni do nauczenia się z radością i entuzjazmem. Stopień zaspokojenia potrzeb, takich jak pragnienie czy komfort sanitarny, wpłynie na poziom ich zadowolenia. Tak, tak, no już był mówiony. Szukam studentów i zobaczymy. Zmęczony. Aby zapewnić gościnność na kampusie, trzeba pamiętać w zasadzie 3 O. Studenci potrzebują miejsc, w których mogą się odprężyć, odpocząć i ogarnąć potrzeby fizjologiczne. Tak, 2 z tych oto praktycznie to samo, ale przynajmniej nazwa zasady brzmi przekonująco. Dormitorium, łazienka, okej. Dobra. Let alone a classic from season 2, episode 12, the Admiral Fuzzy Niggers all-nighter, then you dinna get to wear the t-shirt. He's a song for people who do know their quotes. Chyba nie będę grał już takiego dużego. Takie wystarczy chyba. Tym razem drzwi na środku. Tak. Łóżko z czarną ramą albo łóżko z brązową ramą. Okej. Okay. Okej. Okay. Ciekawe, ale to ja nie powiem tak, nie powiem nie, bo ciężko mi określić. Bardzo blisko siebie. Nie ma czegoś takiego jak prywatność. Niech się cieszą, że w ogóle mogą tu mieszkać. Tyle łóżek, żeby trochę mogły tu pospać osób. Tam. Nawet nie wiem ile szaf, ani jak je obracać. A. A, okej. Okay. Dobra. Przepraszam bardzo, gro. Ogarnij się. Dziękuję. Okej, okay, chyba jest. Dobra. Nie będę jakoś bardzo robił, ale tak. Mogą odpoczywać. Jedno łóżko na 5 studentów to nasz akademicki standard, okej. Okay. To nie jest aż tak źle, dam im więcej. Okay, każdy chciałby mieć swoje, ale mogą się dzielić łóżkiem. Ciekawe. Dobra. Na przyszłość będę tam pamiętał o tym, jakby to robił kolejne. I łazienki. Łazienki bym postawił szczerze. Tutaj jakoś tak pasuje mi miejsce na łazienkę. Taka. Nie będzie może wielka, ale no kilka kabin tam postawimy. No i drzwi tutaj. 4 kabiny. Coś jeszcze trzeba? Dobra. Żeby było lepiej, co? Dzisiaj nie będę jakoś może dokładnie się szykował. No, tak. Te 4 takie. Takie. Oczywiście to, bo warunki covidowe. Nie oszukujmy się. Większość uczelni nadal przynajmniej u nas tego wymaga, więc poustawiam od razu też przy takich ważniejszych miejscach. A, i prawie bym zapomniał o najważniejszym elemencie każdego mojego pomieszczenia. Paprotka. Dobra. Zrobione. Nowe pomieszczenie odblokowane. Prysznic, jej. Zresztą, wygląda na to, że nasi studenci są głodni. Na kampusach zostaje dostępny jest szeroki wybór jedzenia i picia. O, no wiesz. Czemby, no wiesz, podtrzymać funkcje życiowe studentów. Wstaw parę automatów z przekąskami. A, dobra. Automat burp i automat cheesy grabins. Sadly, no amount of coupons or discount fish is going to save the store this time. No, after failing their third inspection of the week, this much visited market is closing its doors. As I sit here, riding the mechanical pig one last time, I can't help but think of all of the good times. The end of an era, that's for sure. Okej, okay. Konserwacja kampusu. Gdyby studenci się tym zajmowali, z pewnością zarośliby brudem. Na szczęście nie mają w tym temacie za wiele do powiedzenia. Zatrudnijmy dozorcę, tak, oczywiście. Dozorca. I są asystenci, a tutaj dozorcy. No potrafi rozśmieszyć.
się rozśmieszyć, plus 4% zadowolenia. A, ja wezmę takiego. Niech sobie będzie. I coś jeszcze mam zrobić? Umieść kosz na świecie. I kosze. Jedzenie powinno być w wielu miejscach, nawet w łazience. I okej, tutaj też niech będzie. Zawsze też, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was, spotkałem się, że przy drzwiach chociaż jeden musi być kosz. Dobra. No zobaczymy, jak studenci sobie poradzą, tak jak tam nam nasz kolega mówił. Co tu mamy? Otoczenie nie za ładne. Uzyskaj zaliczenie zajęć scientografia z oceną C+, czyli 3+. No nie mają tych wygórowanych wymogów. Jakieś piękne rzeczy o jakichś wybuchach tutaj chyba uczą, nie wiem, czy mówią. Tak, zmęczony się znalazł. Trzeba było iść spać, a nie teraz marudzić. No ale co zrobić? Tacy już są studenci. I w sumie tak teraz się też zaczynam zastanawiać, czy może nie powinienem robić większych wycięć. Ja, może to dobry pomysł, więc na przyszłość, jeśli będę coś tutaj chciał robić, powiedzmy, to prawdopodobnie spróbuję bardziej właśnie przycinać takie nudniejsze momenty jak te tutaj czy coś, dopóki się coś nie będzie działo tak bezpośrednio ciekawego. Albo nie będę miał jakichś nowych spraw, bo trochę tak miałeś to z celem, żeby obserwować, jak się nic nie dzieje. Ale no, przynajmniej muzyczka jest przyjemna, ładna, fajna i tak dalej, więc no, nie ma co narzekać. Siedzi ten kot, który jest... Wszystko po prostu ma negatywnie. Nie rozumiem do końca, relacje, co osobiste, trwanie, czesne. Okej, nie jest z nim aż tak źle. Można zobaczyć, warto by było też właśnie o innych informacjach, to jest Kujon. Dobra, ale okej. Póki coś z tym przyjmujmy i tak, dobra robota, a twój student wygląda mądrzejszych i lepiej będzie, lepiej będą sobie radzić, tym więcej pieniędzy na utrzymanie kampusu otrzymasz. I kto tu jest mądry? Tak, otrzymujesz czesność wszystkich studentów czesnych na kursy oraz premię, której wysokość zależy od liczby zdobytych przez nich pedeków. Okej, i dobra, to jeden sposób na poprawę ich ocen, trzeba to także pouczyć. Na szczęście studenci otrzymali właśnie pierwsze zadania. Wykonując zadania, studenci mogą zdobywać pedeki po zajęciach, chociaż wygląda na to, że potrzebują nowej infrastruktury. Zobaczmy, o co chodzi. Dobra. Biblioteka. Dobra, biblioteka. Postawimy ją tutaj. Na razie taka niewielka. I ogólnie sobie tutaj wejście. Niezależnie od siebie. Okej, teraz mała biblioteczka. Można nawet postawić tu kilka regałów. Proszę bardzo, czy to jest... Nie wiem, krzywo. Na szczęście nie jest. Użyłbym się to bardzo, gdyby było. I teraz tak, co jeszcze trzeba? Boks do nauki. Okej, tak jeden tutaj, niech będzie na razie. I gdzie to jest ostatnie? O, recepcja. Recepcja bym postawił. Ja znam, o co chodzi tam, ale mniejsza. Tak. I piękna sprawa. Będę miał w ten sposób okno idealnie zasłonięte biblioteczką. Uwielbiam takie akcje. I zatrudnię członka personelu asystent. Asystent. A zarządzanie biblioteką, super. Tu jest pozytywne myśli. Tutaj mamy... Dobra, wezmę jego. Okej. No, to wszystko chyba ogarnięte. Ale że jak tak, dzisiaj nie mam ochoty wielkiej, żeby tutaj robić cięcia czy coś, to po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Dużo naszych studentów wykonują zadanie w bibliotece. Okej. Okej, to jest świetny pomysł na zdobywanie pedeków.
I widać, jak to pięknie chodzą i większość z nich kupuje jakąś książkę. A tam dozu idzie sobie. Piękne, piękne po prostu. Jeśli chodzi o te... i tutaj tekściki, i jeśli chodzi o wykonanie. Naprawdę podoba mi się. Chociaż nie jestem w formie jakiejś takiej bardzo słucharowej dzisiaj, więc może nie będzie aż tak. Ale teraz tak, uzyskaj zaliczenie zajęć z cjentografią z NB. Zobaczymy, jak studenci poradzą sobie na kolejnych zajęciach. Okej, tak. Ej, coś jeszcze tutaj się dzieje? Dobrze, jesteśmy na plus z zyskami. To jest super. Przy okazji, co jest w tej kategorii? Zewnętrzne rzeczy. Jeszcze można na zewnątrz też rzeczy stawiać, ale to muszą być specyficzne pod zewnątrz przygotowane. Dobra. Entity is sure. Some of you have got in touch to ask how you can have really cool, original opinions like mine. So I'm gonna tell you about a little technique that I like to call playing devil's advocate. What you do is you take a popular, universally agreed upon opinion and flip it on its head. Boom! You've got yourself a really cool, original opinion. Take toilets. You might think they're great, necessary even. Whereas I think they're a little passé. This is a test announcement, not a real announcement. Okej. Okay. Patrzę, ostatnio był żywy glut, a teraz to jakaś taka magma eksplodująca wyskoczyła. Fajnie, fajnie. Przygotowali więcej niż jedną animację na to, co jest zdecydowanie miłym elementem. Naprawdę bardzo miłym, bo nie ukrywajmy. Przynajmniej w Two Point Hospital. Spotkałem się z tym, że zazwyczaj animacje są jednego typu. A tutaj, no, już trochę dopracowali to, że chociaż dwie różne znalazłem, jeśli chodzi o rezultaty końcowe. I tak... O, chyba się uda. Zobaczmy przy okazji, jeśli chodzi o obiekty, czy jest coś nowego, co się mogło przydać. Półka naukowa. Nie, czemu nie dostawimy? Będzie ładnie wyglądać. Może jakoś szczególnie potrzebne, no ale zawsze coś. No i idziemy. O, proszę przy okazji, ciekawa sprawa, mamy tu klauna. A, okej. Okay. I podobnie ci przerobazili się z obiboków, całkiem niezłych mózgowców. Po prostu my, jak udało ci się tego dokonać? No i to wszystkie będą informacje, nauczaj, dbaj o studentów, rozwijaj się. No, powiem szczerze, z tym ostatnim będzie trochę kiepsko, bo nie lubię, czy może nie tyle co nie lubię, co nie umiem fajnie, kreatywnie tego budować, ale na niech będzie, jakoś sobie może poradzimy kiedyś. Gratulacje, posiadasz kudosy, by to jest wykonane zadania. Dawaj kudosy, by odblokować obiekty, stoi dla personelu oraz opcje wystroju. Standardzik. Nie ta opcja, a tutaj coś? A, no tak, to są przecież te opcje. Jest. Ja nie doczytałem, co to jest. Napoje, potrzeby, pójść do toalety, zdrowie. I energia. Czyli żywność, zdrowie, energia. A ty pewnie też odpada. Zdrowie. To jest lepsze w takim wypadku. Tu daje przynajmniej energię. To jest nadal niezdrowo. Okej. Okay. Okej, to jest ciekawe. Ciekawe są tutaj przedmiociki. Aż wezmę to na pewno. Wydaje się to być w miarę zdrowe, to tam w różnych miejscach. Mamy. Może tylko są takie płatne i niezdrowe. Darmowe i zdrowe też będą w różnych miejscach. I jak mówię, nie spodziewajcie się, że żeby jakoś kreatywnie tutaj to budował, czy... Coś, chwila. Mam to, dobra. Musimy to mieć. Na środku. A tutaj też na środku. No, do dormitorium nie ma, że nie chcecie kaktusa. I tutaj też kaktus. A i w łazience też. Kaktus, czemu nie? Musi być wszędzie po prostu kaktus. Więc niech będzie kaktus. Paniała z niego roślina, no. Nie trzeba jej podlewać ani nic. Daje temu wyższość nad fikusami.
housekeeping. Thank you. I pomieszczenie socjalne. Mhm. Pierwszy okno na kampusie. Ale pracownik osiągnięty ze mną się nie wartość do wylenia. 5 członków, pomieszczenie socjalne. Nie wiem, czy mi się to uda tak idealnie zrobić, ale zobaczmy. Pomieszczenie socjalne. Choć to nie ma tak łatwo. Dostanę malutkie pomieszczonko. I oczywiście będzie tuż przy studentach. To jest jeszcze najważniejsze. Dostanę może jeszcze takie wielkie okno. Ale normalne, niech patrzą, co się dzieje u studentów. I tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, które tam będą mieć, to... Nie jest to duże pomieszczenie, więc za dużo tu na razie nie zrobię. Ale... To najważniejsze, ale... Bardzo, czemu nie można im tu automatu z wodą wstawić? Lampka... Lampa... Jeszcze kaktus. Kaktus musimy mieć wszędzie. Ej, wodę im tu nie wstawię. No nie, na razie mi nie będę dawał takich głupot. Ale to mogę wstawić. No i tak, niech będzie taki pokoik na początek. Co to jest? To jest coś pomieszczenia. A, zapomniałem najważniejsze. Okej. Dobra. Jest okej. Teraz jeszcze elf. To oznacza w sumie tyle, że laboratorium najlepiej postawić. Nie. Mógłbym. Co jest? To coś tu jest? Czyli to jest studencka? Okej. To zbudujemy świetlicę studencką. 3x3. Zostańcie tutaj w takim razie malutkie pomieszczonko na razie. Bo przykro mi, ale no nie jesteś nie za bardzo. Tego, rzutki. Mikrofalówka. Kran ze zlewem. Dawić mikrofalówka niech będzie tutaj, tu będzie zlew. Zlewki takie puste. Czy w ogóle macie cokolwiek? Albo nie. Efekt nie dostaniecie. Dostaniecie za to lodówkę. Co? Kubeł na śmieci obok lodówki. Mam coś jeszcze ciekawego dla was? Mam kanapę. To co w sumie dostaniecie? Tak wiem, że naprawdę jestem dzisiaj nie w formie, jeśli chodzi o takie pepleniny. I takie coś. Trochę zagacone, ale no, czy to moja wina? Nie moja. To wina uniwersytetu, już nie dali mi więcej budżetu na to wszystko. Ja jestem zadowoleni znowu? O, 60, ale nie. Okej, udało się. Greetings and welcome to the show. We all have our passion projects, don't we? Our dreams, our hobbies, our oddly job-like hobbies and odd jobbies. Personally, I moonlight as a writer of mysteries. Up next, I'll be taking you to a black and white world of mystery and intrigue. The much anticipated return of Inspector Blanbury in Pinched Puddings and Just Desserts. Przy okazji tak, wiem, że mało się odzywam, ale jest to celowe po prostu, bo nie chcę sami przerywać, jak oni tutaj coś gadają. Okej, nie dam radę. Dobra. Laboratorium naukowe jest. Teraz kolejny personel. Może już być. I w takim wypadku też dostawimy tutaj drugą bibliotekę gdzieś. Żeby po prostu było jakkolwiek zaliczone i żeby... Przecież... 3x3 musi być.
Okej, to taka w takim wypadku, tutaj wejście jedno, tutaj to. Biblioteczka tak i jedno miejsce, to będzie dużo skromniejsze, ale... A najważniejsze, że będziemy mieć. Ten najtańszy, jaki jest, więc ty. Zapraszamy. I co mamy? Okej. A... Hitting the box doesn't mean what you think it means. Okej. Ciekawe, że w sumie prosili tutaj o kolejne rzeczy. Jako, że prosili o kolejne, to tak... Usuniemy jedne drzwi. Ej, tak... W ten sposób będziemy mogli to lepiej dostosować. Tak, tak... Tak... I proszę, jest ładne. Tak, wykonaj następującą grupę zadań, miej w pomieszczeniu laboratorium naukowe na poziomie trzecim. Ulepszać poziom. Chyba nie do końca rozumiem. Wiesz, może to oznacza po prostu prestiż poziomu trzeciego? Jeśli tak, to... To tutaj niewiele brakuje, co tam coś dostawimy. Tablica. I czy to jest to? Tak, dobrze, dobrze. Udało się. A przepraszam, przepraszam, zapomniałem o najważniejszym, co to mogło być. I w bibliotece też o tym zapomniałem. I tak, dodatkowy kaktus niech tutaj też stoi. Teraz co dalej? Następującą liczbę zadań 2. A nic się nie dzieje. A, no dobra, samo się zaliczyło. I pomieszczenie dermatologiczne na poziomie trzecim spełnienie 2 cele osobiste. Nawet są liczby nowych przyjaźni, najlepszych przyjaciela. Okej, dobra. Na szczęście tam nawiązują, więc jej. Fajna sprawa. A dermatologiczne na poziomie trzecim. Jak tam z tym dermatologiczne? Drugi? Okej. Jakieś akcje się dzieje, więc tak. It was a summery kind of summer, and Blenbury had scarcely caught his breath. Fresh after... Okej, zaliczone. Spotting the smoggly cat burglar when an invitation to tea dove inauspiciously through his letterbox. Such are the demands on a world-class detective and conversationalist. No rest for a world-class detective and conversationalist. Arriving at Flackley House, our inspector was met with two familiar smells. One promised scones, the other calamity. Dla zakochanych. No dobra, trochę takie dziwne, ale prosiłeś o to, to dostaniesz. Ciesz się. Pięknego różowego łóżka dla zakochanych. A pomału chyba udaje nam się to już dokończyć wszystko. Chyba mam jeszcze jakiś piękny wykład o czymś. Studenci przychodzą, odchodzą. Piękne po prostu. Poszedł spać po prostu. Po prostu jakiś tam ktoś poszedł spać sobie na chwilę w łóżku dla zakochanych. O, rozmawiałem? Plaga chwastów. Czym jest plaga chwastów? Nie do końca wiem, ale dobra. Tutaj cokolwiek by to miało być. Wspaniała sytuacja. Nadal jest to brzydko. Ale tak, no, dajemy radę. I przy okazji, kończąc ten kampus, zakończymy też dzisiejsze, można powiedzieć, spotkanie jako takie, bo po prostu czas się kończy, odcinek też już dosyć długo trwa. Więc no, na podwójnym tempie, niech dalej się tam dzieje. Aha, skakali wspólnie i tak, a potem poszli spać. Dziwne to jest, naprawdę mocno, ale no niech się tam dzieje, coś ma dziać. A tu znowu różowy glutek. I tak.
Tak, i chillują sobie przy automacie, rozmawiając, zapompowując się, no. Nic wyjątkowego. I tak, wiem, że jest to brzydko i w ogóle. Ale jak mówię, dzisiaj nie będę się jeszcze zajmował w zabawę, w ozdobianie i tym podobne. Może kiedy indziej. Ale póki co tak... Miesięczny zysk, o nie. Już się stracimy, ale jednak na szczęście nie i... Nic się złego się nie stało. I w sumie to łóżko dla zakochanych nic nie zmieniło. Leży sobie takie ładne różowe z lampkami, ale nic poza tym. O! Okej, okay, nie mam pewności, ale chyba zacznę czuć do kogoś coś więcej. No tylko się może rozgryźć za sprawę. Ławeczka dla zakochanych? Dobra! Cieszę się z takiej ławeczki pięknej. W sumie... Nie umiem takich ładnych wcięć zrobić, ale tutaj niech będzie. I w sumie właśnie może najlepsze będzie coś, co teraz zapiszę. I... Takie? Okej. Okay. I proszę, tak. Można łatwo tak robić. Ładne. Dobra. Dało się. Mamy. Okej, okay, czyli będę mógł się bawić takie ładne edytowanie, ozdobianie i tym podobne. Dobra, zapraszamy. Może tu ktoś... Nie, nie proszę. Jak zwykle. Proszę bardzo, co? When, quite of a sudden, the lights went out. Podręcznik mógł książkowy? No, sorry, I'm always doing that. The light came up. Chyba nie rozumiem, co się dzieje, ale dobra. Perhaps what he felt was nothing but a herring of lead. Nagrody na koniec roku. Okej. Okay. Są jakieś informacje? Pewnie nie. Ale i tak wolę wszystko sprawdzić. I tak. Gratulacje, udało ci ukończyć rok akademicki. Rzućmy więc okiem na nagrody na koniec roku. By to uczcić oraz dowiedzieć się, jak sobie poradziliśmy. Okej, okay, czyli to są po prostu nagrody zamiast tych takich honorariów medycznych. Pierwszy. Studenci, którzy kończą studia 0, studenci, którzy kontynuują studia 10. Średnie wyniki egzaminów 83%, miło. Studenci ze szkoły 0, nie zdali 0, przerwali 0. Studenci, którzy kończą 0, kontynuują 10, nagrody... Żadno? Smutne, ale... Dobra, mniejsza. Wakacje to idealny moment, by przygotować się do nadchodzących wyzwań. Buduj placówki, dokonuj niepraktycznych wyborów dotyczących wystroju i paw się w chwale ubiegłego roku. Proszęliśmy wybór kursów. Sprzęż kurs wirtualnej normalności. Okej. Okay. Okej. Okay. Wiecie co, zarzucimy to. Ale jak działa, to sprawdzimy już w kolejnym epizodzie, bo nie ukrywam, trochę już to trwa. Tak, wirtualna normalność. Najlepsze to jest dla takich. W sumie są ci, którzy będą chcieli, ale tak. Nowe technologie to już fakt. Fakt, który zupełnie zmieni twoje podejście do gogli. Dzięki wirtualnej rzeczywistości studenci mogą udać się w miejsca, jakie im się nie śniły, odkrywając nowe światy lub doskonale. Odkrywaj nowe światło, doskonał sztukę wiązania sznurówek, nie wychodząc z domu i nie zakładając butów. Rozpoczynamy kurs. Stwierdzamy. Ale tak... jakby to powiedzieć... Wszystko to jednak rozpoczniemy już w kolejnym epizodzie. O! Będziemy mogli kupić tereny. Dobra, wkrótce dołączy do nas nowa grupa studentów. Stały rozwój, edukacja, coraz większej liczby młodzieży to no, tylko nasze nadrzędne cele. Kup nową parcelę na drugi rok w kampusie. No, ale żeby nie było. To już kiedy indziej, więc trzymajcie się i hej hej.